14 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Żarowie przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony kultury. Nagroda będzie się nazywać Nasz Dom. Laureatem tej nagrody mogą być wspólnoty, współwłaściciele. Chcemy, aby ta nagroda dotarła przede wszystkim do tych budynków, które w naszym dziedzictwie miasta Żarów oznaczają się czymś szczególnym, wyróżniają się czymś szczególnym. Dlatego też ten konkurs jest skierowany do tych właśnie budynków, zabudów mieszkalnych. A skąd pomysł na taki konkurs? Ponieważ do tej pory było tak, że gmina mogła dawać pieniądze na remonty elewacji. Niestety przepisy w tej chwili jednoznacznie określają brak możliwości dawania na remonty. Dlatego też zdecydowaliśmy się na formę konkursu, który to będzie właśnie pozwalał na modernizację i remonty obiektów na terenie naszej gminy. Czyli tak naprawdę nagroda jest taką formą wsparcia wspólnot mieszkaniowych? Można w ten sposób to odbierać. Nam zależy przede wszystkim na tym, aby prace, które były zaczęte w latach 2002-2006, a więc prace polegające na wykonaniu odnowienia elewacji w dużej części Żarowa przy ulicy Armii Krajowej, były dalej kontynuowane i dlatego też jest ten konkurs, aczkolwiek dotyczy się to też obiektów, które są przy innych ulicach i stanowią dla nas jakieś znaczące dziedzictwo Żarowa. Kto będzie decydował o rozdysponowaniu nagrody lub o tym, że budynek można zaliczyć do obiektów kultury materialnej? Będzie powołana komisja. W skład komisji będę wchodził ja, będą wchodzić kierownicy poszczególnych referatów. Wspólnie będziemy dokonywać wyboru, które wspólnoty mają otrzymać jaką nagrodę. Tutaj nagrody są w trzech kwotach: 25, 15 i 5 tysięcy złotych. I poprzez zgłoszenia na wniosków na formularzu dostępnym na naszej stronie internetowej będziemy to później weryfikować. Będziemy chcieli zaraz z początkiem maja przekazać informację, która wspólnota uzyskała jaką nagrodę i będziemy dalej czekać na konkretny efekt. Czyli do kiedy zgłoszenia i kiedy można liczyć na rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu? Wnioski należy składać do końca kwietnia tego roku. Rozstrzygnięcie konkursu, miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić to zaraz z początkiem maja i do tego będziemy dążyć.